Dzień dobry Państwu. Kto może, tego zachęcam do zajęcia miejsca. Spotykamy się na przystanku Historia w dniu szczególnym, bo 16 października to jest dzień szczególny, a zwłaszcza, że akurat 40 lat mija od tej chwili, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na stolicę Świętego Piotra. No i można powiedzieć, że trochę bez związku z tym, co za chwilę się wydarzy tutaj na tej sali, ale myślę, że te związki są bardzo szczególne. Witam Państwa w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, przystanku Historia. Ja się nazywam Adam Chlebowicz, jestem dyrektorem Biura Edukacji Narodowej i witam naszych gości. Zacznę od Pana, chociaż wypadałoby od Pań, ale to Szymon Sławiński jest autorem książki Róża. Witam serdecznie, wielkie brawa. Sylwia Krasnodębska będzie prowadziła to spotkanie. Witam serdecznie. Gazeta Polska Codziennie. Dopowiedzieć? Gazeta Polska Codziennie? Bardzo dobrze. Witam serdecznie matkę Radosławę, która, no właśnie, ma habit taki, który, tu jest więcej takich habitów, ale bardzo się cieszymy z obecności. Witamy serdecznie matkę. No bo właśnie, róża to wszyscy wiedzą, o jakiej róży będziemy dzisiaj mówili, czyli o matce Elżbiecie Róży Czackiej. I właśnie ten habit ma tutaj bardzo duże znaczenie. Witam także panią Weronikę Żurowską, która pięknie zilustrowała tą książkę. Każdy, kto miał książkę Szymona Sławińskiego w ręku, to wie, że ilustracje odgrywają tutaj bardzo istotną rolę. Co jest ważne, bo książka jest przeznaczona przede wszystkim dla młodego odbiorcy, dla młodego czytelnika. Jednego widzę w pierwszym rzędzie. Nazywa się Paweł i ma przygotowane jakieś pytanie tajemnicze. Ale proszę Państwa, o czym innym. Chciałem tylko na wstępie powiedzieć. Ten 16 października i to wspomnienie wyboru Karola Wojtyły na następcę świętego Piotra. Myślę sobie o takim... Takie słowo mi przyszło do głowy, o ludziach, gigantach, którzy tworzyli aurę patriotyczną, niepodległościową, a jednocześnie głęboko katolicką. Myślę o takich ludziach, którzy w drugiej połowie XIX wieku, a było ich bardzo dużo, jak sobie uświadomimy to, jak wiele niezwykłych życiorysów wówczas na ziemi polskiej się zrodziło. Myślę o takich ludziach jak Albert Chmielowski, jak Rafał Kalinowski, matka Truszkowska, no można by siostry Leduchowskie, Urszula i Maria. Całe mnóstwo ludzi, którzy w niezwykle trudnych warunkach zaborów tworzyli pewną aurę zaangażowania religijnego, a jednocześnie patriotycznego. I to wszystko jest, o czym jestem bardzo głęboko przekonany, że bez tych ludzi Polska by niepodległości nie odzyskała. I pewnie warto o tym myśleć w kontekście wydarzeń współczesnych, kiedy ludzie Kościoła są w ten czy inny sposób atakowani albo posponowani, więc te zbitki, te pewne zdarzenia, które na pewno nie były przypadkowe, mają tutaj bardzo istotne znaczenie. I potem jest, można powiedzieć, kolejne pokolenie tych gigantów Kościoła i Polski, do których myślę, że należy Róża Czacka. To będzie ksiądz Władysław Korniłowicz. No, całe wielkie, potężne, można powiedzieć, środowisko Lasek i Antoni Maryjski i siostry, które tam się pojawiły, tam funkcjonowały, że bez tych ludzi również dzieje Polski wyglądałyby inaczej i ta ich siła, to ich zaangażowanie, determinacja, oddanie, no możemy tutaj na różne sposoby o nich mówić, po prostu bardzo głęboko wpłynęły na to, jaki był Kościół, jaki jest Kościół w Polsce, w jakim stopniu także Kościół uniwersalny, że pewnie bez tych ludzi nie byłoby Karola Wojtyły i nie byłoby Jana Pawła II. No to taką syntezę trochę zrobiłem i wstęp do tego, co za chwilę się tutaj wydarzy, ale myślę, że to są takie tropy, które dobrze prowadzą do bohaterki dzisiejszej opowieści. Oddaję mikrofon Sylwii Krasnodębskiej, która poprowadzi spotkanie. Dziękuję.
Dziękujemy dyrektorowi Chlebowiczowi za to wprowadzenie, ale też za przyjęcie w progi Centrum Edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. Dyrektor Chlebowicz, parę słów już i o książce, i o matce Elżbiecie Róży Czackiej powiedział. Ja jednak chciałabym uzupełnić, przedstawić bardzo krótko kilka faktów. Gdy miała 18 lat, uległa wypadkowi. Będę cały czas patrzyła na siostrę przełożoną. Uległa wypadkowi. 4 lata później, czyli mając 22 lata, straciła wzrok i co zrobiła? Pojechała do Francji, żeby nauczyć się alfabetu Braille'a. Mało tego, postanowiła ten alfabet przywieźć do Polski i teraz najciekawsze, postanowiła również zaopiekować się niewidomymi, mimo że sama chwilę wcześniej została niewidomą i sama takiej opieki potrzebowała. Myślę też, że to, że jesteśmy dzisiaj tutaj w tym miejscu, przystanek Historia, Centrum Edukacyjne IPN też nie jest przypadkowe i chciałabym siostrę spytać o to, czy matka Czacka, już jakby mówiąc wprost, też wpisała się w niepodległość naszego kraju. Zanim oddam mikrofon, jeszcze chciałam o 3 datach powiedzieć. W 1911 roku matka Elżbieta Róża Czacka założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi i 7 lat później, czyli dokładnie 100 lat temu, powstało Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. I jeszcze jedna data, ale już obiecuję ostatnia. W 1961 roku matka umiera w opinii świętości. Mam nadzieję, że nasze spotkanie pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego była ta opinia świętości. A teraz proszę siostrę takie poinformowanie nas, czy możemy zawdzięczać niepodległość również matce Elżbiecie Róży Czackiej. Ktoś też już mi zadał pytanie, czy możemy nazwać się matkę Elżbietę Różę Czacką też jako jedną osobę związaną z odzyskaniem niepodległości, czyli osobą niepodległości Polski niepodległej. Jak najbardziej tak. Może nie w wymiarze wielkich tłumów, ale w wymiarze historii, w której się zapisała. Jedna ciekawostka. Róża Czacka po założeniu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, jeszcze jako osoba świecka, wymogła na ówczesnych carskich władzach, żeby nauczanie naszych dzieci niewidomych było po polsku. Przepraszam, jakiego argumentu użyła? Trudno się domyślać, bo nie mamy dokładnych dokumentów na ten temat, ale myślę, że... Posnujmy jakieś hipotezy może. Hipotezy takie, że dzieci niewidome mają utrudniony dostęp do nauki, więc na pewno łatwiej było znaleźć, adaptować pismo Braille'a do języka polskiego, bo to było jednak, powiedzmy, litery. Nie potrzeba było adaptować do języka rosyjskiego, więc myślę, że to dlatego, że to był taki argument koronny, który ułatwiający naukę dla dzieci. Myślę, że tak, no bo oczywiście żaden inny argument nie mógł być, prawda, typu patriotycznego, a jednak myślę, że to było bardzo ważne dla dzieci, dlatego że oczywiście z językiem polskim przekazuje się kulturę, przekazuje się historię. No i oczywiście żadna władza nie mogła matce, czy nie, jeszcze nie matce, Róży w tym przeszkodzić. Tak, ale dzisiaj dzieło Lasek, a wcześniej Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, które w Laskach nie było, jak pamiętam, ono, czyli to nie była tylko opieka nad dziećmi, taka opieka edukacyjna, tylko to była też formacja duchowa. I boję się bardzo zadać to pytanie, ale spróbuję. Czy można powiedzieć, że kalectwo zbliża do Boga, zbliża do wiary? Jak najbardziej, jeżeli ono jest dobrze przeżyte, jeżeli ma dobry fundament. Właśnie to było pragnieniem matki Czackiej i jeszcze pragnieniem też Róży. 25 lat, w 25. rocznicę powstania dzieła Lasek, już wtedy mówimy, możemy mówić o dziele Lasek, ale matka najpierw to tytułowała 25 lat powstania dzieła, pisała, możemy powiedzieć, takie resume historii. I wtedy napisała bardzo cenne słowa.
mając, doświadczając szczęścia wiary, którego sama doświadczam, chcę przekazać osobom niewidomym. Czyli właśnie Róża, doświadczając swojej dysfunkcji, sama wzrastała w wierze, sama ją przeżywała w duchu wiary jeszcze jako osoba świecka i potem chciała, żeby inne osoby, które spotykają się, nie ukrywajmy, z bardzo poważną dysfunkcją, żeby też mogły przeżyć tak jak ona tą tajemnicę. Dlaczego cierpienie i czy to cierpienie jest bezużyteczne, czy ono może być bardzo użyteczne. I z tego względu w założeniach też Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi, jak również zgromadzenia jest praca dla osób niewidomych, jak również zadośćuczynienie za duchową ślepotę ludzi. To było właśnie połączenie, ekspiacja, czyli dzieci od małego, czy młodzież, nazwijmy to może bardziej, już bardziej świadomie, mogą ofiarować swój krzyż za osoby, które poszukują wiary, które też nie potrafią sobie poradzić w życiu przez swoje depresje, możemy powiedzieć, przez zakręcenie się. I możemy, tutaj właśnie jest ten moment, kiedy przechodzimy do drugiego aspektu naszego dzieła, właśnie ślepota duchowa. Sama matka też w tym samym dokumencie mówi, że ja nie wiem, jak to się stało. To nie, sama Róża dorastała do rozumienia i mówiła w 25 lat od utworzenia dzieła, to dzieło jest jeszcze w trakcie powstawania. I to tak, siostra powiedziała o tej ślepocie duchowej, mam nadzieję, że jeszcze będziemy tak mogli do tego wrócić, bo to dwa bardzo ważne słowa, ale jeśli jesteśmy już blisko spraw duchowych, to też bardzo chciałabym siostrę zapytać o proces beatyfikacyjny Matki Czaskiej, bo on trwa, a siostra jest bardzo blisko tych wydarzeń. Możemy powiedzieć, że jesteśmy na ostatniej prostej tego procesu beatyfikacyjnego, dlatego że w październiku ubiegłego roku otrzymaliśmy dekret o heroiczności cnót sługi Bożej, czyli od października możemy tytułować matkę czcigodną sługą Bożą. Natomiast w czerwcu tego roku złożyłyśmy dokumentację dotyczącą domniemanego cudu, tak mówimy, ponieważ tak właśnie wymaga się, żeby mówić domniemany cud, bo to słowo domniemany możemy wykreślić dopiero po dyskusji konsulty lekarzy, którzy orzekną tak czy nie. To przepraszam, to my czekamy na to wykreślenie słowa domniemany, ale gdyby siostra mogła nam przybliżyć tę historię cudu za wstawiennictwem Matki Czackiej. Wiele było takich nadzwyczajnych wydarzeń, natomiast ostatnie, które przyjęłyśmy, że to może być sprawa tego domniemanego cudu, był to wypadek bratanicy jednej z naszych sióstr. Dziewczynka huśtała się na huśtawce zbudowanej przez jej tatę z pali sosnowych. No było przeciążenie, bo się huśtała z kuzynką i bal, który podtrzymywał huśtawkę, pękł, więc konstrukcja się złożyła na dziewczynkę. Miała bardzo uszkodzoną lewą część twarzoczaszki. Ja mówię już terminami technicznymi, bo to tak trzeba, więc czyli twarzy. Było niebezpieczeństwo utraty słuchu, wzroku, oczywiście równowagi, pamięci, uszkodzenia, oczywiście też mózgu. Ale dziewczynka wyszła po 2 miesiącach na własnych nogach zdrowa. Tylko oczywiście przykrą pamiątką po tym wydarzeniu jest cięcie na połączeniu włosów i czoła, dlatego że dziewczynka miała również trepanację czaszki ze względu na duży obrzęk mózgu. Ale jak rozumiem, mimo tych zabiegów medycznych bardzo skomplikowanych, o których mówi siostra, zdumienie lekarzy musiało być niesamowite. Tak, są takie świadectwa, oczywiście nie napisane, ponieważ sami lekarze niestety mają ten lęk przekazywaniu relacji.
Natomiast mama dziecka wspomina, jak po jednej z tych operacji lekarze, jak dziewczynka się w ogóle wybudziła po operacji, przychodzili patrzeć na jako swoiste kuriozum, że ona przeżyła i że reaguje, że się obudziła, ponieważ też była kilka dni oczywiście podtrzymywana w śpiączce farmakologicznej, ale było ogromne drżenie, jak się obudzi, co będzie. A dziewczynka powolutku w ciągu jednego dnia już rozpoznawała osoby, rozpoznała mamę. Co ciekawego jeszcze? Opowiedziała historię złotej rybki, którą czytała jej mama, jak ona była w śpiączce farmakologicznej. No i to są takie momenty, które można tylko skwitować jakimś milczeniem. Ale siostra właśnie, myślę, że w tych paru słowach powiedziała nam, jakie to jest ważne, że ta książka powstała. I bardzo dziękujemy autorowi, pan Szymon Sławiński. Chciałabym zapytać autora książki o taką rzecz na początek, może bardzo prostą, bo to jest książka dla dzieci, ona ma swój długi podtytuł, dlatego skorzystam z okładki. Opowieść sceniczna dla dzieci o matce Elżbiecie Różyczackiej z odwołaniem do jej własnych słów. Opowieść sceniczna dla dzieci, ale bardzo poważna książka dla dzieci, nie pierwsza poważna książka dla dzieci. Dlaczego nie chciał pan napisać słodkiej bajki, tylko stworzył pan jednak poważną opowieść dla najmłodszych? Czy dzieciom można opowiadać poważnie? I to jeszcze poważne historie. Ja myślę, że no tak, że do dzieci zawsze trzeba się zwracać tak naprawdę poważnie. I myślę, że tak też dzieci traktowała matka, sama matka Czacka. To znaczy nie była ona nadmiernie surowa wobec dzieci, ale jak przypuszczam, jak można gdzieś wyczytać we wspomnieniach, ale była, myślę, wobec nich poważna, bo też chodziło o to, żeby życie traktować poważnie. Laski były takim miejscem przede wszystkim edukacyjno-wychowawczym, oprócz takich elementów rehabilitacyjnych, i miały wykształcić i przygotowywać takich, można powiedzieć, społecznie użytecznych obywateli Polski, którzy będą w równej mierze uczestniczyć w życiu. Więc to było to jakby wiele aspektów. Znaczy nigdy nie miałem wątpliwości, że trzeba napisać książkę poważną, dlatego że znaczy w poważnym tonie, dlatego że mimo pewnego tam poczucia humoru, jaki się pojawia. Z którego autor jest znany. Tak, i ilustratorka również w swoich grafikach to zaznaczyła. Natomiast jest tak, że Że matka Czacka, już możemy przejść do kolejnego pytania, tak, musiała być też dla pana ważną postacią, skoro postanowił pan poświęcić jej czas i stworzyć tą książkę. Tak, tak. Prosimy o jakieś osobiste teraz wyznanie. Matka Czacka na pewno jest ważną dla mnie osobą. Ja trafiłem do Lasek przed laty poprzez środowisko księdza Tadeusza Fedorowicza, który miał pewną taką, wydaje mi się, podobną do matki chyba cechę charakteru i sposób bycia, że był poważny, mówił, że świat i życie trzeba traktować poważnie, a równocześnie był bardzo serdeczny i ciepły, ale nigdy to nie była jakaś wesołkowatość ani taka próżna radość, tylko jakaś taka wewnętrzna, tą taką radością promieniował. Trafiłem tam poprzez księdza Tadeusza Fedorowicza i wokół niego przez lata powstało takie środowisko przyjaciół, które regularnie się spotykało, rodzaj takiej formacji duchowej. No i siłą rzeczy też jakoś tam nasiąkałem tą atmosferą i matka żyła gdzieś tam w mojej pamięci, Czacka, aczkolwiek dość powierzchownie. W 2011 roku zacząłem pracować w Laskach i zająłem się tam takimi sprawami administracyjnymi i przez 4 lata miałem okazję, że tak powiem, być tam
codziennie. I chyba wtedy jakoś matkę poznałem bliżej i można powiedzieć, jakaś rodzaj więzi między nami się wywiązał. Czy to odwiedzając jej grób na cmentarzu miejscowym, zakładowym, czy będąc w kaplicy. I myślę, że dla wielu osób, że nie jest to takie doświadczenie bardzo indywidualne, że dla wielu osób ta jej duchowa już w tej chwili obecność i pamięć jest bardzo istotna, że gdzieś pamiętamy o tym, że nad tym wszystkim jest właśnie matka, że to ona stworzyła, ona to zorganizowała i jest jakby cały czas obecna. No i zbliżało się stulecie zgromadzenia, stulecie niepodległości Polski i w wyniku różnych rozmów, między innymi z matką Radosławą, powstał taki pomysł, ponieważ miałem wcześniej takie doświadczenia, że pisałem takie fabularno-historyczne książki dla dzieci, dwie, pomyślałem, że można by spróbować. I nie było to łatwe wcale zadanie, gdyż trzeba było znaleźć pewien klucz i język, żeby dotrzeć do współczesnego czytelnika i żeby to nie było w żaden sposób, nie miało jakiejś fałszywej nuty. I dlatego tutaj zdecydowałem się na taki jeden zabieg w tej książce, że te wszystkie ważniejsze kwestie dotyczące takich jakichś prawd życiowych czy wspomnienia są, rzeczywiście to są cytaty z matki. To są te rzeczy, które ona, te słowa, które ona zapisała w swoich notatkach, wybrane dotyczące właśnie dzieciństwa, okresu dzieciństwa. Właśnie po to, żeby zachować no, taką maksymalną jakby autentyczność. Problem polegał na tym, żeby ten język zapisany w latach 30. przed II wojną światową, no jakoś w tej takiej współczesnej opowieści nie był zbyt dużym dysonansem, żeby to się wszystko zgrało. No i wydaje mi się, że jakoś to chyba współgra. To ja potwierdzę, że współgra i to bardzo. Rzeczywiście te złote myśli, można powiedzieć, które pojawiają się na kartach tej książki są piękne, ale celowo nie będziemy ich tutaj cytować, żeby zachęcić Państwa do tego, żeby po spotkaniu móc książkę nabyć. Jest taka możliwość. Pan wspomniał o tym, że stworzyła się grupa przyjaciół, o tym, że Pan sam gdzieś blisko Lasek był, ale tak naprawdę to ja zdradzę, że był Pan dyrektorem przez 4 lata, dyrektorem generalnym Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach i w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie, tu sobie zapisałam, powiedział Pan takie słowa. Laskowskie dzieci nauczyły mnie odróżniać górę od kretowiny i nie brać siebie zbyt poważnie. Dyrektorowi generalnemu groziło to codziennie. Mówił Pan też wtedy o heroizmie tych dzieci, więc jeszcze poproszę o taką krótką historię i o Pana spostrzeżenia. No Pan bezpośrednio z tymi dziećmi nie współpracował, ale spotykał się z nimi bardzo często. No tak, to rozróżnianie kretowiny od góry to jest też, jakby też odwołanie się do słów księdza Tadeusza Fedorowicza, który lubił posługiwać się tym porównaniem. Przepraszam, to tylko powiedzmy, że ksiądz Fedorowicz został zaproszony przez matkę Czacką, tak, do Lasek i tam pełnił taką funkcję duszpasterza. Tak, tak. On trafił tam po wojnie i właściwie cały ten okres aż do śmierci w 2002 roku spędził w Laskach jako kapelan, jako taki przewodnik duchowy, można powiedzieć, osoba, która tam posługiwała, ksiądz kapłan. Tak, dzieci dają to świadectwo w taki niezwykły sposób, bo właśnie niezwykły poprzez zwykłość, to znaczy jak obsuje się z nimi i obserwuje, czy też w jakiś sposób uczestniczy w ich zajęciach czy życiu codziennym, to jest tak, że po pierwsze się zapomina, że one w ogóle są niewidome. To jest bardzo szybko się zapomina, bo sobie doskonale radzą i zachowują się tak jak wszyscy, tak jak ludzie, którzy mają wzrok.
Prawie, że. Znaczy oczywiście, że człowiek się przyzwyczaja do pewnych postaw ciała, do ruchów, ale generalnie się o tym zapomina, aczkolwiek za tym też kryje się bardzo często ogromne jakieś czasami cierpienie, czasami pewne trudy fizyczne. To są różnego rodzaju też trudy psychiczne, żeby jakby jednak podołać tej sytuacji, która jest bardzo trudna. To znaczy, to jest codzienne zmaganie się jednak z tym bardzo ciężkim kalectwem. I myślę, że dzięki całej, dzięki temu, że jest to tak jakby zorganizowane, stworzone i poprzez obecność ludzi, którzy poszli za głosem serca i jakby za swoim powołaniem, czyli siostry franciszkanki, też często bardzo ofiarni ideowi pracownicy świeccy, oni tworzą taką atmosferę, która no, sprzyja właśnie temu rozumieniu swojej sytuacji i dążeniu do zbawienia, no bo to jest jakby głównym celem chrześcijan. I jest to no, jakby niezwykłe móc w tym jakby uczestniczyć, towarzyszyć tym dzieciom, które nie robią z siebie bohaterów, nie robią z siebie ofiar. Tam nie jest tak, że nikt nie lubi w laskach, aby się nad kimś litować, aby mówić o nieszczęściu. Wręcz przeciwnie, to jest jakby traktowane tak jak matka, tak jak matce Czackiej mówiła to jej babcia Pelagia. Tak potem matka też to stosowała w swoim życiu i tego wymagała od sióstr, żeby brać życie takie, jakie jest i nie roztkliwiać się nad sobą, tylko po prostu dostosowywać się do tej praktycznej sytuacji i ją pokonywać. No. To bardzo dużo wątków, przepraszam, ale... Nie, ale bardzo proszę, bardzo dobrze się tego słucha. Myślę, że tym lepiej, że z ust no, osoby, która prowadziła czy pełniła poważną funkcję dyrektora, taki podziw dla małych bohaterów, myślę, że to bardzo dziękujemy za te słowa. Chciałabym panią Weronikę zapytać teraz o ilustrację do książki, bo nie ma książek dla dzieci bez ilustracji, chociaż akurat mój syn uważa, że przecież czyta się książki po to, żeby pracowała wyobraźnia, więc właściwie po co w ogóle są te ilustracje, ale nie będę pytała o to, po co są ilustracje w tej książce, tylko powiem tak, no, pani ukończyła grafikę na Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy pani dla Łazienek Królewskich. Ma pani na koncie wystawę Maraton Warszawski. Jakoś mi to nie pasuje do ilustrowania nagle książki dla dzieci i to jeszcze o matce Czackiej. Czy to przyjęła to pani jako nietypowe wyzwanie, takie zawodowe? Mi się wydaje, że to było jeszcze trudniejsze, że jakby po maratonie warszawskim, który był dużym wyzwaniem, bo to była opowieść o ruchu, o Warszawie, mieście, było wyzwanie, żeby zilustrować książkę o niewidzących. Czyli ja robię ilustrację o kimś, kto tych ilustracji nie zobaczy, więc to jeszcze większe wyzwanie, myślę. A dla dzieci to tym trudniej, bo musi być to opowieść prawdziwa, taka, która ich przekona. Więc ja to tak traktuję. Okej, okay. A co sprawiło, że w ogóle zdecydowała się pani na to, żeby stworzyć ilustrację do tej książki? No, właściwie była to jedna z pierwszych propozycji, jakie dostałam jako ilustratorka. Jako ilustratorka książki, okej, okay, ale jako artystka, no nie, w związku z powyższym jakby to mnie ciekawi, że coś panią musiało urzec w tej opowieści, że jednak zdecydowała się pani na tworzenie tych ilustracji. Mało tego też, jak z państwem wcześniej rozmawiałam, można powiedzieć, że w pewnym sensie też pani jest współautorką tej książki, że państwo razem pracowali nad tym efektem w postaci książki. Czyli, że dlaczego, może pani powtórzyć? No, coś musiało panią urzec w tej historii. No, urzekła mnie bohaterka, bo znałam laski, bo jeździłam tam w dzieciństwie razem z tatą, który robił film o księdzu Fedorowiczu. No i właśnie laski kojarzyły mi się z księdzem Fedorowiczem, z tym, że tam jest przyroda, jest las, że tam
przechodziłam wieczną ospę, takie mam wspomnienie z dzieciństwa, a nigdy nie słyszałam o matce Czackiej, no bo nigdy jako dziecko nie interesowałam się tym, kto jest założycielem tego miejsca. Ale pamiętam, że pojechałam do Lasek kiedyś sama na spacer, jako dorosła, i zobaczyłam tam gdzieś na trasie, w lesie, czy gdzieś przy kaplicy, było takie duże zdjęcie matki Czackiej, jej twarzy, takie biało-brązowe. I bardzo mi się ta twarz spodobała, po prostu ciekawa twarz. No i potem, parę lat później, po skończeniu studiów, jak Szymon zaproponował mi zilustrowanie tej książki, no to pomyślałam sobie, że ojej, jak ciekawe, że poznam właśnie historię osoby, która ma taką ciekawą twarz. I że, no, że po prostu chciałam poznać tę historię, bo jej nie znałam wcześniej. Czyli... Ale w pani interpretacji tej ilustratorskiej twarz matki, ona nie jest taka dosłowna, prawda? Te ilustracje, nawet w tej chwili je oglądamy, jest w nich, no właśnie nie ma tej dosłowności. Ja odnoszę takie wrażenie, że pani gdzieś musiała tą historię napisać sobie na nowo i przełożyć ją po prostu na papier. Tak różne techniki też się pojawiają, gdyby pani mogła chwilę o tym poopowiadać. Myślę, że takie jest też zadanie ilustratora, że zawsze musi sobie wymyśleć, czy zastanowić się nad co tak o czym ta książka opowiada i co on chce opowiedzieć. Więc, a jeśli chodzi o techniki, o powiązanie technik z tematem, to dla mnie to były dwie opowieści. Znaczy tak też ta książka została przez Szymona napisana, że jest to dzieciństwo matki Czackiej, znaczy Róży, czyli to są dawne czasy, i współczesna historia dziewczynki niewidzącej z Lasek. Czyli trzeba było znaleźć dwa różne języki plastyczne, żeby ta książka była czytelna, żeby ta opowieść była czytelna. W tej książce się przeplatają dwa wątki, współczesny i przeszły. I dla Róży, czyli dla tej historii z przeszłości, po prostu znalazłam kolory, znaczy rozgraniczyłam tę historię kolorami. Historia Róży jest opowiedziana w brązach, na takim żółtym papierze udającym stary, to zobaczyło państwo w książce, a historia Zuzi, dziewczynki niewidzącej, dziś żyjącej, jest na bieli. To właściwie był pomysł pani graficzki, pani Maszki, z tymi papierami, z bielą i z tym takim niby dawnym papierem. A u mnie to były kolory. Właśnie dla Zuzi to był taki seledynowy, mocny kolor i jej koleżanki kontrastowy czerwony. Bardzo mocne kolory dla tych współczesnych dziewczynek niewidzących. A dla matki Czackiej ciemny brąz. Po pierwsze dlatego, że no takie to są te zdjęcia, tak jak my je dzisiaj oglądamy z jej czasów, właśnie ciemnobrązowe. No i też może trochę dlatego, że po prostu potem ten jej habit był takiego koloru, więc to połączenie. Jeszcze chciałam o jedną rzecz panią zapytać. Właśnie widzimy tutaj zdjęcia z Lasek, a przed chwilą park Kampinoski. Mam nadzieję, że mi pani wybaczy, że zdradzę ten mały sekret, ale pani też przygotowując się do pracy nad tą książką zadała sobie taki trud i spróbowała przemierzyć mały szlak z zamkniętymi oczami. Tak, żeby poczuć się, wejść w rolę, no to w dziennikarstwie to się nazywa wcieleniówka. W ten sposób pani próbowała wejść w rolę osoby niewidomej. Co to pani dało? To było potrzebne doświadczenie na potrzeby jakby pracy nad tą książką? Znaczy nie wiem, czy mogę tak... Z jednej strony to było takie nie do końca poważne, bo... Po prostu właśnie zanim zabrałam się za ilustrację do tej książki, no pomyślałam, że muszę się jakoś przygotować, chociaż nie traktuję tego jako takie rzeczywiście doświadczenie. No bo prawda, jak mam ilustrować książkę o niewidzących, książkę o przestrzeni, o przyrodzie, bo właśnie Róża Czacka zanim straciła wzrok,
żyła tą przestrzenią i przyrodą, bardzo lubiła jeździć na koniach, jej rodzice mieli dwór, ona miała do dyspozycji właśnie ten dwór i step. A potem ten wzrok straciła i trochę się pogubiłam, ale... Chciałam zapytać, do czego pani było potrzebne to doznanie takiego spaceru i tego poczucia się... No właśnie, bo chodziło o tą przestrzeń, że jak niewidomi tą przestrzeń odbierają, a ta przestrzeń w Laskach to jest właśnie las, czyli bardzo trudna przestrzeń, łatwo się potknąć o drzewo. No i właśnie tam któregoś dnia się wybrałam na wycieczkę i postanowiłam przejść sobie jednym ze szlaków kampinoskich z zamkniętymi oczami, oczywiście tylko kawałeczek. Potem spotkałam znajomych, którzy dziwnie się na mnie patrzyli, widząc, jak się potykam o krzaki. Czyli to był też test przyjaźni przy okazji, jak rozumiem. To było spotkanie przypadkowe. To byli znajomi rodziców, którzy właśnie nagle spotkałam na szlaku i tak dziwnie się na mnie patrzyli. No więc po prostu takie doświadczenie, że jak niewidomy odbiera przestrzeń. Oczywiście to było bardzo krótko, nie uważam, że ja wiem, jak niewidomy odbiera przestrzeń, ale taką miałam refleksję, że po prostu bardzo się bałam stawiać tych kroków. Myślałam, że szybko przebędę tą trasę, a potem jednak stwierdziłam, że bardzo powoli. Nie użyła pani tego słowa, ale słychać, że było w tym doświadczeniu jakieś pani przerażenie. Podkreślmy raz jeszcze, pani o tym wspomniała, to jest książka dla dzieci, które widzą, a nie dla dzieci niewidomych. Ta technika tworzenia ilustracji dla niewidomych, bo to też jest możliwe, tak? Ale to za pomocą różnych faktur, bo dzieci niewidome widzą rękami. Ja trzymam bardzo kciuki za panią i za to, żeby zechciała pani kiedyś taką książkę stworzyć. Myślę, że to byłoby coś pięknego. Natomiast tę książkę w takiej formie, w jakiej ona jest, siostra przeczytała dzieciom niewidomym w Laskach. No to koniecznie proszę powiedzieć, jakie były reakcje. Dzieci są bardzo zainteresowane. Miałam w zeszłym właśnie tygodniu, czytałam najmłodszym naszym dzieciom w klasach 1-3. Siedzieli na dywaniku i słuchali. Oczywiście ja mam niestety może tą wadę, że czytając treść książki dużo też dopowiadałam, żeby też dzieci mogły zrozumieć kontekst, dlaczego tak, a nie inaczej. No więc 45 minut nam bardzo szybko umknęło. Przeczytaliśmy raptem 4 czy 5 stron tejże książeczki. A dzieci bardzo, już mówiłam właśnie pani Weronice, że nasze małe dzieci oczekują, żeby ilustracje mogły być wyczuwalne, czyli dotykowe. Będziemy o tym myśleć. Już pani Weronika rozpoczęła pracę z panią Maszką, tak? A potem będziemy myśleć, jak można by było również we współczesnych formach drukowania, czyli na Tigerze, kiedy można wydrukować jakieś rysunki. Także będziemy dalej myśleć, żeby ilustracje mogły być też dla dzieci. Dzieci są bardzo zainteresowane. To jeden taki flash, można powiedzieć, 1-3. Natomiast siostra Agata, która jest akurat w grupie, do której pan Szymon czasem inkognito przychodził. Właśnie nie wiem, czytał pan książki, tak, dziewczynką, czy co? Nie, odwiedzał je pan. Więc to jest taka inna właśnie sprawa, do której pan Szymon tutaj nie powiedział, więc myślę, że to też była pewna inspiracja tej książki. Odwiedziny w grupie siostry Agaty. No i oczywiście dziewczynka ma zmienione tutaj imię, ale mówi, wow, to pan Szymon o mnie napisał. Rozpoznała od razu, tak? Rozpoznała swoje reakcje, tak, w treści książeczki, tak. Też chciałabym dodać, za moment będę chciała oddać Państwu głos, bo być może będą pytania, ale chciałabym jeszcze autora zapytać o to, dlaczego treść tej książki jest w ten sposób skonstruowana, że to jest właściwie gotowy scenariusz przedstawienia teatralnego. Rozumiem, że to był zamierzony efekt. To, tak, znaczy ta forma powstała w trakcie pisania.
Tak jak już tutaj pani wspomniała, tak lubię pracować w sposób taki, że jakby konsultuję czy też konfrontuję to, co piszę, czy to, co wymyślam czy ze współpracownikami, czy z przyjaciółmi. I tutaj też było takie grono wokół Róży Biednych, takich ofiar, do których pisałem stale na ten temat i które mi odsyłały takie krótkie, robocze recenzje. I w wyniku tych myśli, z opowiadania powstał rodzaj takiego scenopisu, scenariusza, czyli jest w tej książce taki potencjał możliwości pewne takie wystawienia go na scenie. Tutaj chodziło o to, żeby nadać temu taki praktyczną taką funkcję, która pozwoli, tak w zamyśle oczywiście, bo to nie jest powiedziane, że ktokolwiek będzie chciał to wystawiać na scenie jakiejkolwiek, ale gdyby chciał, to może dookreślić jakby tą treść i formę. To, tak jak dzieło literackie, każde jest dookreślane przez czytelnika i każdy z nas może inaczej każde dzieło sobie interpretować. Tak też myślałem, że tutaj to daje taką możliwość właśnie stworzenia tej przestrzeni jeszcze nowej. To znaczy, jeśli dzieci z internatu na przykład będą, i to niewidome, albo niedowidzące wystawiać róże, to mogą odczytać różne, że tak powiem, rzeczy i różnie to opowiedzieć. Więc i książka będzie w ten sposób też jakby dalej żyła w tym środowisku. No to oby żyła, my czekamy na pierwsze przedstawienia, ja już się zapisuję jako chętna, żeby móc je zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie taka okazja. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Jest pytanie. Młody człowiek. Ja chciałem zapytać panią Weronikę, bo na jednej ze stron tej książki pani namalowała taki obrazek, gdzie widać, jak widzą dzieci niewidome. Która to jest strona? 60. Pokażemy wszystkim. I skąd pani wiedziała, jak widzą niewidome dzieci? O, to trudne pytanie, dziękujemy. To ja się dowiedziałam, bo od ciebie, że tak widzą niewidome dzieci, tak nie wymyśliłam tego, po prostu. Słucham? Po prostu myślałam nad tym, jak narysować tą scenę, że Róża traci wzrok i... No i to była dla mnie taka scena z jednej strony dramatyczna, ale to jest scena nie tylko tego, jak ona traci wzrok, ale też tego, że ona podejmuje decyzję, że nie podda się i że to nie jest koniec, tylko początek czegoś nowego. Więc dlatego wymyśliłam, że ona siedzi, a nie leży, bo to ona jest gotowa do akcji. Tak. Ale zrobiłam bardzo prostą rzecz, bo po prostu odwróciłam kolory. Ja ten rysunek oryginalny narysowałam tak samo jak wszystko inne, po prostu brązową farbą, tak jak wcześniej to robiłam, namalowałam różę siedzącą, a potem w komputerze odwróciłam kolory, zrobiłam negatyw. Czyli jakby wszystko tak samo. Tylko odwrotnie. Jak było, ale odwrotnie. Tylko odwrotnie. Czy jeszcze... Intuicyjne, bo właśnie, bo to jest też pytanie, czy niewidome osoby widzą ciemność, czy może właśnie widzą kolory. Tu siostra chce chwycić za mikrofon. To jest bardzo szeroki temat, dlatego że w zasadzie każda osoba z dysfunkcją wzroku, możemy powiedzieć, że widzi inaczej, widzi różnie, dlatego ponieważ jest około 10 takich podstawowych schorzeń, które sprawiają, że osoby te widzą albo lunetowo, czyli tak gdzieś maleńki ułamek, albo na przykład mają czarną plamkę na środku i widzą tylko obwodowo.
albo mają wszystko, cały obraz zamazany, albo jakby idą jakieś inne, powiedzmy, fale przechodzą przez oko. Natomiast pani Weronika moim zdaniem bardzo intuicyjnie ukazała proces utraty wzroku przez różę, dlatego że róża od pewnego widzenia weszła w całkowitą ciemność. I to jest ten moment całkowitej utraty wzroku, kiedy osoby, szczególnie które widziały, mają świadomość kolorów, można tym osobom opowiadać o kolorach i bardzo są za to wdzięczni, natomiast oni już widzą wtedy tylko oczyma wyobraźni. I tutaj tak samo pani Weronika na 60. stronie pokazała, że osoba pozostaje tą samą osobą, ale zmienia się jej tło. Tło jej otoczenia przechodzi w czerń i zupełnie zmienia się perspektywa patrzenia i potem już idzie dalej, prawda, konsekwentnie inaczej. Inaczej rodzaj ilustracji się też zmienia. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Chyba nie. Więc ja mam pomysł na to, młody człowieku, pożyczę twój egzemplarz. Mam pomysł na to, jak moglibyśmy skończyć nasze spotkanie, a mianowicie w ostatniej części książki, o, miałam tu zaznaczenie, ale już chyba nie mam, są listy dzieci niewiadomych do matki Czackiej. Zaznaczyłeś, jest. I chciałabym fragment takiego listu niewidomej Justyny do matki Czackiej, jeśli Państwo pozwolą, odczytać. Jestem matce wdzięczna za to, że nie robiła różnicy między niewidomymi a widzącymi. To znaczy traktowała ich tak samo. Uważała, że mogą wiele osiągnąć. Gdy przyszłam do lasek, bardzo bałam się wszystkiego, ludzi i szkoły, ale kiedy modliłam się do matki, lęk ustąpił. Dzięki matce uwierzyłam w siebie i uwierzyłam, że mogę coś osiągnąć. Matka nauczyła mnie oddawania cierpienia i smutków Panu Jezusowi. Gdyby matka teraz żyła, to chciałabym ją uściskać. Ale ponieważ to niemożliwe, moją wdzięczność wyrażam przez modlitwę. Miałam szczęście, że trafiłam do lasek. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Myślę, że należą im się wielkie brawa. Raz jeszcze dziękuję panu dyrektorowi za przyjęcie w progi Centrum Edukacyjnego i państwa zachęcam do nabycia książki. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Spokojnego wieczoru.